Listę zakupową możesz także utworzyć automatycznie, wklejając link do przepisu z obsługiwanego portalu. W tym przypadku wybierz nowa lista z przepisu, a kolejno w to pole wklej link do przepisu z obsługiwanych portali. Sprawdźmy, jak to działa. Jeśli wkleiłeś już link, kliknij Dodaj. Lista zakupów się generuje i cała lista zakupów z przepisu pojawiła nam się automatycznie. Dodatkowo pod tą listą zakupów znajdziesz bezpośredni odnośnik do przepisu, gdybyś chciał coś sprawdzić. Fajnie, co? Listę zakupową możesz także utworzyć automatycznie, wklejając link do przepisu z obsługiwanego portalu. W tym przypadku wybierz nowa lista z przepisu. Kolejno w to pole wklej link do przepisu. Sprawdźmy, jak to działa. Lista została utworzona automatycznie. Dodatkowo pod listą znajdziesz bezpośredni link do przepisu, gdybyś chciał sprawdzić jakieś szczegóły. Jeśli nie zainstalowałeś jeszcze aplikacji Pan Paragon, to zrób to teraz. Link do pobrania znajdziesz w opisie filmu. Sprawdź także inne tutoriale, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami.